Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie prezesie, jeżeli pan jest mężczyzną, jest pan odważny, to niech pan przyjdzie tu na mównicę i powie pan szczerze, komu pan służy. Komu pan służy, czy jest pan mężczyzną, czy jest pan marionetką w czyich rękach. Komu pan służy, że pozwala pan na takie sytuacje, jak były w telewizji publicznej z Nergalem. Dlaczego? Bo nie wierzę, że pan jako człowiek nie przeżywa tego, że prawie 2,5 miliona ludzi podpisało się pod wnioskiem, żeby pan udzielił koncesji telewizji Trwał. Nie wierzę w to, że pan nie przeżywa tych tysięcy ludzi, którzy wychodzą na ulicę i wzywają pana do tego, żeby się pan zastanowił i żeby pan udzielił tej koncesji telewizji Trwał. Nie wierzę w to, że pan, widząc tą dyskryminację i postępując tak, że dyskryminuje pan miliony Polaków, nie przeżywa pan i spokojnie pan śpi. Dlatego wyjdź pan tutaj na mównicę i przyznaj się, komu pan służy. Bo patrząc na pana działania, to można ich porównać, że boi się pan tej telewizji Trwam, tej prawdy, jak diabeł święconej wody. Dziękuję bardzo.